Piątek weekendu, początek, czas odpoczynku i relaksu. Spytaliśmy się zatem mieszkańców Opola, jak spędzą te dwa dni jeszcze przed feriami. Czy będą siedzieć w domu, czy może jednak wybiorą się na jakąś śnieżną wyprawę. Zobaczcie naszą sondę. No poczytać sobie swoją ulubioną emeryturę, wyjechać na rowerek, do znajomego pojechać sobie, co ciekawego znowu słychać u niego, jak u niego płynie życie. No bo jest akurat zdolnym artystą, odwiedzam go, no i ładnie maluje obrazy. Dzień dobry pani, jakie ma pani plany na weekend? Bo widzę, że tutaj z wnuczętkami. No właśnie wnuki zabieram. Do siebie. Już zabieram wnuki na ferie do siebie. Idziemy na pociąg. Ja zostaję tu w Opolu i raczej tylko z koleżankami będziemy się spotykać. Ja prawdopodobnie wyjeżdżam do Wrocławia. Teraz mam roboty, wie pan, dużo. Potrzebuję przynajmniej 400 ramek zbić, wie pan. Obecnie jesteśmy bez żadnych planów. Siedzimy z dzidziusiem w domu. Miło spędzony czas na pewno będzie. Akurat teraz czeka mnie wyjazd do Białki Tatrzańskiej, pojeździć trochę. No trochę odpocząć jednak mimo wszystko po nauce. Na weekend będę na narty jechał prawdopodobnie do Czech ze znajomymi. To znajomi gdzieś wymyślili, żeby do Czech jechać, szczerze mówiąc nie pamiętam konkretnie do jakiej miejscowości, ale to się jeszcze zobaczę jutro. No, pójdę na pewno na spacer na Bolko. No bo co robić? Na weekend będę spał, spoczywał. Wasze plany na weekend? Nocka wspólna. Nocka wspólna. Gdzie? Co będziecie robić? Planujemy się u mnie. I planujemy w sumie taki fajny wieczorek sobie zrobić filmowy, maraton filmowy. Wieczorne pogadanki takie.